Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie na swoim kanale, z tej strony Kargul, z kanału Kargul85. Tęskniliście może za mną trochę, co? Bo obiecałem wam, że będę nagrywał jeszcze jeden odcinek w tym tygodniu. Zaległy, za poprzedni, kiedy to gdzieś głos zostawiłem i nie mogłem go znaleźć. Także będziemy lecieć z King of the Roadem. Łyknę sobie coś, żeby tutaj nie za bardzo kaszleć wam. Bo to takie efekty specjalne są nie na miejscu za bardzo. Słuchajcie, dzięki wielkie za te wszystkie komentarze pod filmikami. Postaram się z części skorzystać waszych porad, jeżeli chodzi o King of the Road'a. No bo tam, a to właśnie coś o CB, że można uniknąć mandatu tak wysokiego, można się dogadać z policją. A to, gdzie w North Harbor można sobie ciężarówkę, jaką chcesz kupić. I takie tam, no sporo tych komentarzy, także jakby co to, jakbym coś zapomniał, no to wiecie jak to jest, nie? Człowiek już nie te lata skleroza człowieka dopada czasem, więc może coś tam mi umknie, ale postaram się częściowo skorzystać z tego, co tam podrzuciliście mi. No to jest świetna gierka, kurczę, naprawdę, no co, tak jak wam kiedyś już mówiłem, jakby się okazało, że ktoś by chciał jednak wskrzesić King of the Road'a i nie wiem, zrobić z multiplayerem nawet, o, żeby jeździć z ludźmi, no to już by było w ogóle mistrzostwo. Ale pewnie się niedługo i niekrótko, nie wiem jak to powiedzieć, wątpię, żebyśmy się, o, może inaczej powiem, wątpię, żebyśmy się doczekali, więc trzeba się cieszyć tym, co mamy. Dobra, mamy 38 tysięcy kasy, ostatnio żeśmy zlamili, znaczy ja zlamiłem, nie to, że zaraz mi nawrzucacie, że wy nic nie mieliście do powiedzenia. No fakt, ja. Co ja tu zrobiłem? B był. Czekaj, to było B. O. Przedaci są 911, które po prostu wczytało mi save gry, w którym no, był kilka misji wstecz, więc żeśmy stracili sporo kasy. No słabo wyszło. Czekajcie, czy tu nie można sobie. O, właśnie, tu jest chyba coś takiego, że można. Ale kasy nie pokazują. To głupie, nie? Myślałem, że tutaj jeszcze dodatkowo jest jakaś. Ile pieniążków można zarobić na tym, a tutaj takie cyki. Dobra, tu sobie walniemy. Licencję mam na 6 sztuk. A co taki korek? Storm. Tu, Navistar Eagle. Tu w ogóle, co tu się stało? Ten wjechał w kufer. Co tu się w ogóle wyprawia? Czekajcie, ja sobie ten. Obrócę sobie kamerkę. W ogóle ten nas ziluś. Aha, bo to nam wyjechało w ogóle. I tu się. Nie, tego się nie da wyklepać w ogóle. Co tu się stało? Dobra. Nieważne, nieważne. Ja to później naprawię, bo chyba można wozić te. Helenka. Och, Helenka. Zagram sobie. Nie, dobra. 8 tysięcy. Byłoby całkiem spoko. 7. North Harbor mówicie, że takie tam rzeczy są. Ja bym to przy okazji oblukał. Dobra, to polecimy do Helenki. Tylko, że nie będę się śpieszył tak, żeby od razu, wiecie, bo potrzebuję licencji. Zrobimy sobie tak, że pojedziemy do North Harbor. Ja tym North Harbor sobie jeszcze zobaczę to, co właśnie dostałem informację o tym, że można kupić każdy samochód. Ale gdzie tam można kupić ten każdy samochód? North Harbor podobnie, tak? Chyba czy North Harbor, czekajcie, ja sobie tak spojrzę po nazwach, bo może coś skiepściłem. Nie, no na pewno North Harbor było. Tam jest warsztat, który jest bardzo dobrze, że tak powiem, wyposażony i można sobie dokupić wszystko. Ale tam gdzieś jakiś budynek jest, cokolwiek. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, pojeździmy trochę. Może faktycznie gdzieś tam jest coś, co nie zauważyłem. No, także ludzie. No się wyklepie, się zobaczy, tak? Żeby nie było. Weźcie tam tych ludzi, zachęćcie do tego, żeby zasubskrybowali, co? Bo tak, kurde, jakoś ostatnio w ogóle nie drgają. Jak dostanę 5 osób. No, nie. Jak. Jej, jakbym mu wjechał.
Jak 5 subskrybentów przybędzie, to 5 gdzieś znika, więc nie wiem, o co tu chodzi. Ktoś mnie dręczy po prostu, na zasadzie, że na początku filmu subskrybuję, a pod koniec filmu odsubskrybuję, żeby gula mi tutaj skoczyła. No to ja nie rozumiem was, nie rozumiem po prostu. No. Wiecie, jak to jest, no fajnie by było, tak? No taki to teraz kącik jest żebrania o lajkacza. Bo to jest dosyć ważne, tak? To są być albo nie być, to są miliony albo nie miliony. Ja nie mam włączonej monetyzacji, także spokojnie na razie. Nie mam włączonej monetyzacji, może kiedyś uda mi się dobić do tej takiej granicy, gdzie będę mógł sobie tam włączyć. Ale to nie będę was tutaj tak męczył jakimiś reklamami w trakcie, chyba że YouTube wstawia Olek, tego nie jestem pewien. Ale zwykle jak miałem kiedyś włączoną monetyzację, bo już kiedyś mi się udało to miałem ustawione, że filmik przed i o bodajże jakoś tak. Ale teraz nie wiem, jak to wygląda. Wydaje mi się, że coś tam się pozmieniało w tym YouTubie, że nawet jak ktoś nie ma włączonej monetyzacji, to i tak te reklamy są tam wciskane. Po prostu wciskane, mówicie tak, na zasadzie nie zarabiasz, ale my na tobie zarobimy. Już. No, trochę się pozmieniało, naprawdę. Ja ostatnio, jeżeli chodzi o YouTube'a, to trochę mniej oglądam właśnie ze względu na to. No niby są te adbloki, ale i tak czasami... Wow! Jak go zwiało, widzieliście? Co tu się w ogóle wyprawiło? Gdzieś zniknął pod tym. Most go wcisnęło. Jej, dajcie spokój. Niebezpiecznie tu jest, naprawdę. Ten wiatr to... Jakiś... Ło! A co, jestem pierwszy? To tego właśnie mijałem? Okej. Okay. Dobra, no. To ja tutaj, można powiedzieć, jadę sobie tak, żeby się nie stresować. I co, i też jestem pierwszy? No ładnie. Nie, no spokojnie, bez paniki. I tak muszę pojeździć, bo nie mam kapuchy takiej, żeby mi starczyło na jakiś sprzęt. No wiem, że tak jak mówicie tam, że mogę w North Harbor podobnie gdzieś coś kupić, ale... Wiecie, co to będzie za łatwe? Znaczy, na zasadzie takiej... Że wystarczy mieć tylko kasę i będę mógł sobie kupić jakiś ten sprzęt. Wolałbym to zrobić tak, żeby sobie zatrudniać kolejnych. No chyba, że coś naprawdę będzie trudno dostać, nie? Jak się okaże, że są takie samochody, które są bardzo rzadko do wynajęcia jako z kierowcą. No to może. No chyba, że zrobimy oj, chyba, że zrobimy właśnie tak, że na przykład kupię sobie drugiego Zilla i po prostu jak będzie gdzieś do kupienia samochód, jako nie kierowca, tylko samochód, to sobie właśnie tego drugiego Zilla, którego mam, wymienię na tego i będę miał w sumie i Zilla, i to też tak będzie można to ogarnąć, nie? O, widzisz, to jest dobry patent. Mogę w sumie zatrudnić drugiego Zillaka. Jakby co, to w każdej chwili będę mógł albo zatrudnić nowego kierowcę, albo po prostu zmienić samochód, jakby się okazało, że jest do kupienia bez kierowcy, tylko tak. No i elegancko. No i właśnie rozwiązałem sobie problem. Kurczę. No, co? Człowiek to ma łeb, nie? Łeb pokombinował i jest elegancko. Co to jest w ogóle? Dobra, tu jest jakaś budka. Może gdzieś w tych budkach. Czekajcie, tu jest jakaś budka. Nie wygląda. Zróbmy sobie tą. Dobra, tu nie. No gdzie to można by było, co? No tu jest na pewno baza, więc to nie za bardzo. Tu nie za bardzo, tu są jakieś misyjki. Gdzie to niby można by było, co? Jest tu jakaś Dobra, tu nie. Tu jest warsztat. Ha. A tu... Dobra, czekajcie, bo może tu jest, wiecie, tu trzeba się gdzieś zatrzymać przy... dostawczaku i nagle koleś z dostawczaka sprzedaje ci samochód. Nie za bardzo. Może gdzieś w okolicach. Tu jest serwis. Nie, no tu nie ma. Jeszcze raz. No nie, by było, nie? North Harbor. No jedź sobie, jedź. O, ktoś przejechał. Jak miło. Ktoś się naprawia. Tu nie,
A może to w tym, a to nie w Southgate'cie było przypadkiem? Coś, kurczę, coś kojarzę, że to może w Southgate'cie było, ale na pewno nazwa była North Harbor. Ale wydaje mi się, że to Southgate jednak. No bo co tu by było? No nie, no to jest, tylko pokazuje co, gdzie, jak, prawda? Nawet nie pokazuje, dobra, mniejsza większość. A ja co, do Heleny cisnę, dobra. Polecimy tędy. No to jest chyba Southgate, tak mi się wydaje. Że... Spokojnie, co mi tam trąbisz? Nie trąbić. Nie trąbić, nie trąbić, a my lecimy. I tak jestem drugi. A tak się tam, że tak powiem, można powiedzieć... wiecie, jak się... krążyłem, kółeczka robiłem, jak ten jakiś, wiecie, tam... turysta. I tak jestem drugi z sześciu. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale... ale po prostu... oni też gdzieś tutaj się zawinęli i nie wyszło coś im. Będzie trzeba zatankować gdzieś, tak patrzę. O, będzie petrol, będzie jakiś. Tylko oni chyba nie sprzedają za bardzo. Tu jest, żeby sobie... tu jest chyba, żeby sobie ten... zakupili, znaczy... o, będzie z butli chyba, nie? Tu jest fuel, mogę zawieźć gdzieś. A tu jest chyba... chyba, że to nie jest do sprzedaży paliwka. Ops. Chyba nie. Co, nie można? Jej, coś zrobiłem. Co zrobiłem? Glas do Heleny. A coś pikło. Unite petrol. Aha, dobra. Widzicie, potrzebuję tą... potrzebuję taką... no... cysternę, żeby sobie zatankować paliwo. Okej, dobra, to można tu jeździć z paliwkiem. Nice. Dobra, a przy okazji, jak się CB radio robiło? Bo mówiliście, że właśnie można coś z tym CB zrobić. No. Co jest? CB radio, F5 jakby co. Nie, bo tak, wiecie, zastanawiam się, w którym momencie zaczną mnie tutaj ścigać za jakieś tam wykroczenia, więc warto jest czasami po prostu sobie to sprawdzić wcześniej. Dobra, a co, patrz, oni zostali tam na tym moście, widzicie? Między North Harbor a Sandy Ranch, na tym wiadukcie tam. Zaklinowali się i nie jadą dalej. Heh. Co tam się wyprawiło? Tam niezły karambol musiał być. Ale że dziwne, że gra ich nie zrestartowała tak jakby, nie? Że po prostu nie ruszają się i nie mogą jechać. Nie oczekuję tam, powiedzmy, 20 sekund. Jaki jest jakiś klincz i po prostu... o! Ruszyli się. Ruszyli się, odblokowało się coś jednak. Może jednak jest jakiś taki mechanizm. Znaczy powinien być, nie? Powinien być taki, że po prostu jak coś się poblokuje i nie można ruszyć ciężarówki, to że gra, no... i tak nie widzę tego, więc... równie dobrze można to tłumaczyć, że przyjechała jakaś tam pomoc drogowa i ustawiali na tory odpowiednio. No i to by było dobre. A my tu ciśniemy, bo oni też już jadą, ale jadą tą samą drogą co my. No dobra, to jest nieźle. O, tu jaki samochód? Tych samochodów na pewno nie było wcześniej. Ciekawe, czy można kupić. Co mnie tu? Ciekawe, czy można takim jeździć, wiecie, że gdzieś jest, będzie później dostępny do zakupu. Wow. Ojej, bujnął się. W końcu wrzucił kolejny bieg. Nawet szóstkę udało mu się wcisnąć. No proszę. Pięknie. Pięknie. No to na tym biegu to my tam dogonimy. O, Zilek. To Zilek drugi jest. Ale przyspieszył nagle, jak zobaczył. O kurde, ściga mnie. Siu. Co, wyrzuciło mnie tu w ogóle z zakrętu, ludzie. Co tu się dzieje? Co to za zakręty? Nara? Nara, gitara? Gdzie? W prawo. Okej. No i co? O, będzie. I cyk. A tu jest zakaz pod ten, pod prud. Dobra, nieważne. Nieważne, tam był zakaz wjazdu. Dobra, nieważne.
nie mamy gruntu dojechać z towarem. No i dobra, jest. Jest, żeśmy dojechali z towarem. Najważniejsze. To ile tam mam? 47 tysięcy. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną trasę. Czy tu jest w ogóle jakiś... No parking jest. Czekajcie, to pojadę od razu na parking, zobaczę. Czy jest coś fajnego. Bo to niedaleko i w ogóle. Ojojoj. A wy co tak? Dobra, to cisnę tędy na parking. Navistar Eagle. Okej. Okay. Tu jest coś fajnego. To jakiś mały popierdasek jest. I co, to jest do kupienia? Gazelka. Czekajcie, zaraz wrócę tu, bo to jest dosyć ciekawe. Gazelka jakaś. Tu jest Zeal. I tu jest co? Offroadowe jakieś coś. Dobra, cofamy. Zeal 5423. To nie jest taki, nie? To jest, aha, to jest bez paki, czyli ogólnie można. Bo my mamy jakiegoś Zeala 133540. Okej. Okay. Nie, no weźmiemy sobie gazelkę na razie, wiesz co? Jak jest, to niech sobie jeździ już. Dobra, gazelka. Ile ona tam kosztuje? 14 tysięcy. Dobra, mamy pierwszego tego. Gazela, luksowa gazela. Na razie nie będę jeździł gazelą, nie, nie. Powiedzmy, że zbieramy na kolejny sprzęt, bo to no gazela, mam gazela. No co te gazela? Tu chyba trzeba było, nie? Już, co mnie tam trąbisz? To właśnie powinienem sobie odpalić mapkę. 14 tysięcy to jest chwila, moment i zaraz nabijemy z powrotem. Ogólnie spoko, że będzie nam jeździć, też nam jakąś kapuchę dostarczy, nie? Będzie kasy na te kolejne nasze zakupy. Eastwood. No my tam ostatnio byliśmy w tym Eastwoodzie. Może byśmy se skrót jakiś walnęli? Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie. Dawaj do Eastwooda i ciśniemy. Dobra, polecimy. Co mnie tam ciśniesz? O, masz. Okej. Okay. Polecimy do tego, do Eastwooda. Zrobimy sobie Robin Hooda. Nie, no, taki rym. Tym skrótem spróbujemy pojechać. Trzeba sobie przypomnieć, jak to było z tym skrótem. Tylko, żeby to zrobić... Muszę wstawić sobie szklanę. Żeby to zrobić, to... No widzicie, ja potrzebuję to zatankować jeszcze. Dobra, no to tu skoczymy szybko na hamuj! Na stację benzynową sobie. No. Policja. Ale nie, aż nie ścigają mnie. No dobrze. Super. Skoczymy na stację benzynową i wtedy ciśniemy tam, wiecie, w ten skrót, nie? Strasznie agresywni ci kierowcy tu. Trąbią non stop? Czy nieprzyjemnie po prostu. Co tak szarpie tą grę? Co tu się w ogóle wyprawia? Dobra, stacja benzynowa jest. A nie ma tu jakiejś lewej, wiecie, lewej cysterny? Nie widzę. No, ale tutaj lepiej. I tak będziemy potrzebowali na górę, to sobie zawrócimy. Co, ale to lepiej coś tu. Panie, co tu się stało? Dobra, pojedziemy sobie w tą stronę. O! Super. Tankujemy. 3,7. O, taniej tu jest. To mi się podoba. To ja się napiję przy okazji. Niech sobie tutaj zatankuję. I lecimy, zrobimy sobie pierwszy skrót. Oczywiście sobie zapiszę zaraz grę i później jeszcze zapiszę sobie tuż przed wyjechaniem w ten, wiecie, w ten skrót, bo tam zawsze był problem z przejechaniem przez tą wodę. Jak się za bardzo ciężarówka w którą stronę fiknie, to jest, że po prostu utonąłeś i dziękuję bardzo. Więc nie chciałbym się bawić coś takiego. Zaraz sobie zapiszemy grę. Najważniejsze. Zapisz. I już. Lecimy. Lecimy, dobra.
nie patrzę na to, że jestem czwarty z czterech, spokojnie. Ważne jest to, że 31 tysięcy mam, więc ogólnie tragedii nie ma. A fajnie by było dorobić sobie trochę kapuchy. To będziemy mogli zatrudnić kolejnego jakiegoś może specjalistę. On zaraz się zmieni nam. No i dobra, tu ciśniemy. Ups, chyba bym przestawił jakiś znak. No sorry. Dobrze jadę? Dobrze jadę, nie? Ta, tu sobie pociśniemy. Te drogi to też tu są takie. Ciekawe, czy coś pochowali tutaj jeszcze dodatkowego. No to będzie trzeba pojeździć, to trzeba będzie zrobić jeden taki odcinek. Ale jak już będę miał kasy dużo, nie? To trzeba będzie zrobić taki jeden odcinek, żeby po tych obrzeżach pojeździć i zobaczyć, czy gdzieś nie można się tam wcisnąć, wjechać. Bo to na pewno tu poukrywane są jakieś fajne. Tam na przykład jest jakiś pagórek i nie wiadomo, czy tam coś nie ma schowanego. Tu czasami zalewa tą drogę, z tego co kojarzę. No chyba sobie żarty zrobił, widzieliście go? No i teraz policja będzie pewnie mnie ścigać. Teraz tak obstawiam, że gdzieś tu będzie zgłoszenie zaraz, że policja. Co wy robicie w ogóle? No powariowali. Dobra, my sobie popatrzymy przy okazji, czy tu nie ma gdzieś... Aha, tu można fuel. Ale potrzebowałbym mieć tą cysternę właśnie. Podjechać, zgarnę tą cysternę i później chyba jak się mają pustą czy coś, to można wtedy jeździć i... A, tu jest jakieś coś, można gdzieś pojechać. A dobra, ciśnijmy. Nic się nie stanie, mamy 20 minut, spokojnie. Pojedziemy, zobaczymy co tu jest. O, jest jeszcze jakaś cysterna, widzicie, z paliwkiem. To pewnie można sobie zgarnąć, tylko trzeba mieć taki samochód. Ciągnik taki, żeby wiesz, żeby można było poczepić. Okej. Dobra, pojedziemy tu, zobaczymy. Dziwne, że się nie, tak jakby ta droga nie wyświetla na mapie, nie? Tak to niektóre się rysują. Tak jakby... Jakie tutaj niebezpieczne są rzeczy. Można to objechać, dobra. O, jest! Widzicie? Ha, zrobiło się, dobra. Okej. Okay. Nie no, z jednej strony fajnie, bo pewnie jak tam zaleje tą drogę, to można próbować tędy przejechać. To jest pewnie jakiś objazd taki, wiecie, tego brzydkiego czegoś, co się może wydarzyć. No i dobra, super. Okej, okay, to my lecimy dalej, to przy okazji widzicie, przy okazji mamy jakiś drugi skrót, taki omijający przeszkody, bo pierwszy to mamy tam w tych górach, co ten tunel potrafi być zawalony, no to teraz mamy drugi, jakbyśmy przez przypadek tędy jechali, to można to ominąć. Zalanie drogi tutaj przez tą, jak popada, to czasami zalana jest ta droga i po prostu nie da rady, co jest, hamuj albo skręcaj chociaż. To będzie można tu przejechać bokiem i będzie elegancko. Dobra. Wybrałem sobie drogę. Czy tu nie ma jakiegoś skrótu? Może jest jakiś skrót jeszcze dodatkowo. Patrzę w lewo z utęsknieniem. Czy coś nie prowadzi w jakieś świecie. Ale na razie nie widzę. Teraz byłoby bardziej z prawej, ale nic tu nie ma. Aha. No właśnie, nic to. Tu niby coś jest, ale jak to wygląda? Nie, pusto jest. Dobra. Okej. Okay. Tu w ogóle woda jest obok, to chyba nie... po której to stronie jest? Po nie tej, bo to z tej strony może sobie być woda. Okej. Okay. Policja. Co? Tu też nic nie ma. Jak tu rozglądam się przy okazji. Bo może gdzieś jakiś skrót bym znalazł. Tu? Need for speed. Też nie ma. Tu jakiś dół w ogóle. O, to tu jest chyba. Czekajcie, to
Tu chyba jest to, że może wylać. A to można pojechać prawdopodobnie tamtędy. Polem. Polem można próbować to objechać, coś tu jest. Okej, okay, dobra, to wam w błąd sprawdziłem. Tu chyba jest to jezioro takie, które potrafi zalać. No to może będzie okazja kiedyś. Mam nadzieję, że nie trafię akurat z towarem, ale... Albo, że jakoś to ogarniemy, ale... Ale gdzieś tu... I co? O, coś jest zalane. Nie, coś... A, konstrukcja, czyli jeszcze dodatkowo coś ten... Budują. Nie wiem co. Nie mam mnie tam, więc nie interesuje mnie to za bardzo. Dobra, co tu jest? O, tam można na przykład pojechać, widzicie? I tak jest. No dobra, co tu można? Jest skrót? Na razie jedziemy. Wiecie, pojadę wyżej. Bo nie wiem, co tu się może... Co można się tu spodziewać. A tu jest droga. Serio? Nie, nie ma drogi. A powinna być. A? Okej, dobra. Dobra, przejedziemy, zobaczymy, co tu jest. No tu widziałem coś. Co, samochód stoi sobie. Kradziony. No i bardzo ładnie. Volvo FK12. Pięknie. Kradziony sobie tu stoi. Volvo FK12. No nie widzę tej drogi, chociaż tu teoretycznie jakbym był na tej drodze. To jest dobre. Ona musi być, że tak powiem, po drugiej stronie tego nasypu. Gdzieś w górę idzie. No ciekawy jestem. Dobra, ciśniemy tędy. Bo tu... Nie, w drugą potrzebujemy jej. Drugą, drugą. Ho, ho, ho. Ale. Dobra, może... Nie, znów nie w tą stronę jadę. Co jest? Kurka. Kurka, kręcę się jak... Tu. Tu, dobrze. Tam miałem jechać. Bardzo dobrze. To co? To pewnie to pod górę gdzieś prowadzi, dlatego. Dlatego mijam to jakoś gdzieś bokiem. No, to jest za tą ścianką, widzicie? To tak naprawdę po lewej stronie, za tym laskiem, co tu jest, to jest właśnie ten, te pagórki tam, okej. To dlatego wyglądało, jakbym jechał tą drogą. Mhm. Andrew, Zilek, Volvo FK12. Też mógłbym sobie zmienić, ale dobra, na razie ciśniemy. Na razie sobie ciśniemy, bo mam misję do wykonania. A moją misją dzisiaj jest... Wiecie, co jest moją dzisiaj misją? Pojechanie tym skrótem tam. Jak dobrze pamiętam. Dobra. Co, policja? Będzie coś chciała ode mnie? Nic nie chcą ode mnie. No i prawidłowo. Ja nic nie chcę od nich, oni nie chcą nic ode mnie. Jest elegancko. Dobra, tu. I teraz w lewo. A nie, w lewo, lewo. O. Już. I teraz spróbujemy tu gdzieś się dostać. Zapiszę sobie oczywiście, jak tylko znajdę tą wjazd na tą drogę. To będzie gdzieś już na autostradzie, przy którejś stacji benzynowej albo naprawy. Będzie możliwość wjechania, ale to jeszcze. Jeszcze, bo to gdzieś jest na tych wybrzuszeniach. Tu jest za wcześnie jeszcze. No, tu jeszcze nie. Tu można sobie cisnąć. Tak, tu będzie jakieś pierwsze. Pytanie, czy to już na tym pierwszym było, czy... Okej, dobra. Tu sobie zrobimy. Cześć, policja. Jak to wygląda? Nie, na pierwszym nie, bo widzicie, że w prawo nie ma możliwości pojechania za tą stację. A nie, to jeszcze dalej. Czekajcie, bo to tu. Przy tym parkingu może być. Myślałem, że już jestem na tym pierwszym parkingu, a to nie było. Dobra, to tu trzeba patrzeć. Tu trzeba patrzeć, czy tu można pojechać gdzieś w krzaki. Można. I to może być to. Właśnie. To może być to. Zapisać. Najważniejsze. Bo jak coś nie wyjdzie, to dubla nie będzie. Dobra, i co tu trzeba było zrobić? Tu mamy to. Tu trzeba pojechać tam chyba, w prawo. W prawo i się tutaj nie...
nie popsuć za mocno. A tu jest woda. To spróbować to objechać chyba. Jakoś tak. No jeszcze pogodę mi włączyli, dobra. Tu chyba trzeba wcisnąć. O. I tu na końcu będzie takie nieprzyjemne miejsce, które oznacza przejedź przez ten, przejedź przez kałużę. Jest to już? Nie, nie ma. Tam jest, dobra. O, już się zaczyna. O, żeśmy się wcisnęli właśnie w to. Niedobrze. Trzeba było chyba bliżej tu podjechać. To łatwo rozpoznać po tym. Bo kiedyś zmiana teksturki była zmiana. O panie, tak to wygląda. Nie wiem jak to inaczej przejechać. Ale żeśmy trochę skiepścili, bo chyba bliżej tam powinienem się trzymać tego. A żeśmy wjechali w jakieś bagno takie. To kiedyś można było to rozpoznać teksturę. Tu widać jakąś różnicę? Tu jest chyba, wiecie co? Ten taki pasek jaśniejszy, ciemniejszy. Jak to przejadę, to jest chyba szansa, że zacznie ten samochód, odżyje trochę. Jak mi się wydaje, przede mną jest taka linia prosta. Jakbym to, bo chyba, żebym za bardzo skręcił po prostu. Bo tu była taka różnica w teksturze, że jedno to tak, że ledwo co jedziesz, a drugie to nagle odżywał ten samochód. Dawaj. No, ale żebym się wcisnął. A zobaczymy, czy to złapie. Dobra, przejechałem kołami, co? Nic nadal? Może to tylnie były, nie? No nic, na razie ciśniemy. Właśnie wcisnęliśmy tu. No właśnie, że chyba przejechał nie tam, gdzie trzeba. Zaczynamy te tylnie koła, jak minął tą linię. Widzicie? Jest taka linia. Skiepściłem, bo może on ma napęd na tył przecież, nie? Chociaż nie wiem. Na tył? Miałby na tył? Skąd ja mam wiedzieć, na co to ma napęd? No zobaczymy, czy jak miną te koła, to że, czy on pojedzie. No, bo pamiętam, że tu nie było za fajnie, ale żebym trochę skopyrtnął. No zobaczymy, tylnie? Tylnie wyjeżdżać mi z tego czegoś. Widzicie, jest taka inna tekstura jest. Pamiętam, że trzeba było uważać na to. Co? Odzyska trochę życia? Chyba nie. Okej, może coś jeszcze tu było. No panie, to potrwa. To potrwa. Może coś jeszcze dalej trzeba było tu. Ale nie kojarzę, żeby tu jakieś te. No chyba żeśmy już zaminęli, no to panie. Ciśnij. Dawaj, dawaj. A tu wycieraczki nadal działają. Dawaj, nie mam czasu. O jajku. To takie skróty, nie? No, może w tym modzie to poprawione jest, nie? Żeby nie kombinować za dużo. Ale wygląda słabo. No coś, ale jakby jechał szybciej ciutkę. Trochę jakby tak napędził się, widzicie? Coś jedzie. Chociaż. Chociaż lekko. Fakt, że zanim tam przejadę, to minie. Okej. I co? No nie no, nic to nie da, widzę. Może trzeba mieć koła na te, wiecie? Na shooter. Może to jakoś działa, bo tak to ogólnie jest słabo. No przejedziemy to już.
Co? Ale powiem wam, że jest słabo. No co to w ogóle jest? Dobra, ale muszę odbić bardziej w tą stronę, bo go będzie zrzucać, widzę. Ale. O, panie. Żółw? Żółw to mało powiedziane. Jak ambitnie. Wydawało mi się, że szybciej można było to kiedyś przejechać, ale może faktycznie trzeba mieć te opony inne, co? Ktoś tam kojarzy? Trzeba będzie to przetestować na tych oponach na shooter, zobaczyć co to się stanie, jak sobie zamontuje. No bo jest, no można powiedzieć, słabo. To też nic nie pomaga. No ludzie. Ludzie, no co to jest, naprawdę? Już to na wsteku trzeba robić. Ja nie wiem. No słabo, słabo to wygląda. Powiem wam, emocje jak na grzybach. Naprawdę. Ach. Przypomnijcie mi, żebym więcej takich głupot nie robił, okej? No odblokuję tą drogę już, ale czy nie powinno trochę to lepiej działać? No, ściągam je chyba w tą stronę. Nie wiem, kiedyś wydawało mi się, że szybciej można było przejechać, więc może faktycznie te opony na taką ziemię zamiast asfaltu potrzebne są i wtedy takie, wiecie, offroadowe. Może wtedy faktycznie lepiej to przejeżdża. Tylko ciekawe, jak się wtedy samochód trzyma na tym, na jezdni. No coś na pewno za coś jest. Dawaj. Czekajcie, jakieś takie jak drobne ruchy, to tak szybciej trochę. O! Wiecie o co chodzi, tak delikatnie tylko. Może trzeba go napędzać tak troszeczkę, wiecie. Może koła by dały radę. Może jak one mają lepszą przyczepność, to jest szansa, że coś tu się wydarzy. A tak delikatnie tylko go pygrygam. Dobra, jeszcze muszę uważać, żeby tu nie. Gdzie mnie? Dawaj. Dobra, koło się jedno wtoczyło. Ludzie! Litości! Dobra, mamy pierwsze koło. Dawaj. O, tu jest, widzicie, to jest taka linia i jak to przekroczę, to jest szansa, że ten samochód zacznie się toczyć chyba normalnie. Aby do tego dojechać. No słabo. Słabo to wygląda. Ależ to jest. No, dawaj.
Przejechało pierwsze koło. Gdzieś tu będzie co. Nagle odzyska życie. No. No tu gdzieś było to. Prawda? Ja nie przejechałem jeszcze tym kołem. Dlatego. Nie, no już przejechałem. To już powinno być lepiej. O ludzie. Kurczę, to wyglądało kiedyś inaczej trochę tata. Dobra, spróbujmy w tą stronę. No gdzieś tu musi być ta dobra przyczepność. No wiem, że do cara ja nie dotarłem. No jeszcze mam. Jeszcze będę w plecy. No to ja dziękuję za takie skróty. Co to w ogóle? No słabo, nie? Także dopóki nie znajdę sposobu na to, jak to przejeżdżać. Ale pamiętam, że kiedyś przejeżdżałem. Naprawdę. Przejeżdżałem i można było sporo zaoszczędzić. I nie trwało to tak masakrycznie. Więc albo coś zapomniałem, jakiś tip do tego, jak to przejeżdżać. Albo właśnie... Albo coś tu jest zmienione, no bo... No co on tu? O, tu jest jeszcze, widzicie? Jest taka linia przede mną. Tą linię przede mną muszę minąć. No dawaj, kurna. No ludzie. Widzicie, to przede mną ta linia jest. Jak minę tą linię kiedyś, jak w przyszłym stuleciu minę tą linię, to on zacznie się napędzać. A tak to zastanawiam się, czy to jest jakiś shooter, co to kurna za badziewie. No nie zdążymy. Ciekawe, czy będę musiał dowieźć ten... Chyba będę musiał dowieźć jeszcze ten towar, nie? Tylko po prostu nic mi nie zapłacą. Nie można tu jakoś dyferencjału włączyć, coś? High, low, cape mapping. No, żeby to wiecie. Może to na wsteku trzeba pokonywać. No dobra, już prawie. O, jest. Widzicie? Złapał. Złapał tego. Złapał już, koła przednie złapały przyczepne większą. Jeszcze tył ciągnie się jak... Ale mnie tutaj, no nie no, masakra. Masakra po prostu, może faktycznie opony. Trzeba będzie zrobić jeszcze test, pojechać na stację, kupić sobie takie opony i zobaczyć jak się jeździ na tych oponach. O, patrz, pojechał teraz. O, skończy... O, nie będę miał. Nawet nie będę musiał tego dowieźć. No to... Super. Dzięki wielkie. No, powiem ci, że skrót jest genialny. Te skróty są genialne. Można tyle czasu... Ojej, oj. To chyba źle pojechałem. Cofaj. Cofaj, cofaj. Znów się... Kopałem mnie tam, gdzie trzeba. Ojej, oj. To był błąd. Przy okazji patrzę z... To nie tu. Nie tu, panie. Ale żebym zrobił. Dawaj, dawaj, dawaj. No, powiem wam, że... Że słabo to wyszło. Nic, trzeba będzie spróbować. Właśnie trzeba będzie zrobić test z tymi oponami. To może to jest kwestia, że trzeba zamontować tamte. Wtedy mniej się jeździ po asfalcie, ale za to ma się szansę na skorzystanie ze skrótu, nie? No bo to... No tu też jest ta linia, muszę uważać, żebym się tu nie wlepił. Zrobimy taki myk, jakby się przez przypadek udało mi z tym samochodem swoim. No dawaj, dawaj. Jeszcze jedno koło.
No. Jeszcze? O, jest, jest. O, jest, 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 dobry. O, pięknie, że się tu zaryli. Dobra. Spadamy z tym po prostu. Spadamy, co to za... Tu trzeba skręcić. O. I tu trzeba pocisnąć i już. I tu pewnie. Mam nadzieję. Tak, bokiem. Tu. Oczywiście trzeba uważać. To ciekawe, że tu jest to. Może ja w złym miejscu, żebym to przejeżdżał. Czekajcie. Może ja złe miejsce, żebym wybrał na przejeżdżanie. Bo zobaczcie, że tu co, tu też jest? Nie, tu nie ma. A nie, jest. Nie, nie ma. Czekajcie. Obrócę. Nie, nie ma. Myślałem, że może wiecie, że złe miejsce na przekroczenie, żebym wybrał. Ale wygląda na to, że nie. No, paliwko jest? To tak, żeby było troszeczkę przyjemniej. Ile tu kosztuje? 3,8. Dobra, zatankuję. Ale słabo wyszło, co? Dajcie spokój. Nie wiem, macie jakiś sposób na to? Bo ja mówię, ja kiedyś grałem w tą grę i korzystałem z tych skrótów, ale albo miałem więcej cierpliwości, albo nie wiem. Bo coś tu ewidentnie nie działa. Jakiś inny patent. Może bliżej tej wody trzeba było jechać i dopiero ten ostatni odcinek był taki zamulony, a ja tam żebym się wkrzanił niepotrzebnie za blisko? Co? Może tak. Może to bliżej trzeba brzegu jechać i wtedy tak jakby później się wjeżdża na tą na ten teren taki, co cię zatrzymuje. Tak to się ten końcowy. To jest jeszcze do, że tak powiem, do ustalenia i będę musiał się temu przyjrzeć, no bo to... Tylko, że widzicie, teraz jest tak, że nie mam misji, no bo skończyła mi się misja, no po prostu. Dobra, do River Wallet sobie polecimy. Tam w River Wallet mieliśmy jeszcze sobie coś sprawdzić, gdzie ta droga idzie. Więc może warto by było to zrobić, o. Tylko, no właśnie, tylko, że może trzeba by te oponki. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, ile by jestem w stanie pojechać tak bez tego, bez, wiecie, towaru. 120. A to nieźle, coś miga nawet na pustaka. Zaraz sobie odbijemy, pojedziemy w drugą stronę i spróbujemy tam wymienić oponki na te takie, wiecie, o, tu chyba mogę to zrobić. Szutrowe. I zobaczymy, jak to bardzo wpływa na jazdę na autostradzie. I zobaczymy, czy się poprawi ta przyczepność, jeżeli chodzi o te bagno, nie? Bo to jest zastanawiające, no. Tu jest, widzę, jakaś warsztat. Więc sobie skorzystamy z tego warsztatu. I pojedziemy jeszcze raz w te skróty, a później jeszcze River Wallet jeszcze chciałem zobaczyć. Wolej. Rzeka oleju. Nie no. To jest aleja jakaś tam, nie? Rzeczna. Czy jakoś tak to można sobie tłumaczyć. Dobra. Polecimy. Tu można kółeczka robić na tej koniczynce. Nie wiem, po co jest ta koniczynka, ale... A, ona jest po to, żeby zmieniać kierunek. No tak. Można chyba po prostu... Można sobie po prostu zawrócić, jak potrzebujesz, a widzisz. Się tak zastanawiałem, po jakiego grzyba ona jest. Słuchajcie, słyszeliście w ogóle o tym, że w Gold Rushu jest nowa ekipa od grudnia, która stara się coś jeszcze ulepić w tej grze, bo poprzednia po prostu zwiała, na to wygląda, i przestali w ogóle coś robić w tej grze. Są nowi, wydali jakiś dodatek. Ja sobie kupiłem ten dodatek, ale tam on jest zbugowany jeszcze, pracują nad tym, żeby to naprawić.
Ale może coś się ruszy. Jakby się udało, że jednak naprawią grę, to może wrócę do Gold Rusha, bo powiem szczerze, żebym sobie pograł w Gold Rusha, a... O, nie mają tych offroadki. No nie, naprawdę? No nieładnie. To gdzie ja sobie to zrobię? Gdzie jest jakiś kolejny warsztat? No nieładnie, dobra, lecimy. Słuchajcie, gdzieś tu musi być jakiś warsztacik jeszcze, nie? No nie, no, tak mnie tutaj w trąbkę zrobili. No tam jest warsztat, dobra, to lecimy za Eastwoodem. No, to ja bym z chęcią wrócił do Gold Rusha. Mam nadzieję, że coś jednak zrobią. No, fakt, że tak powiem, zaczynają grzebać po kimś w grze, więc to jest na pewno jest o wiele bardziej utrudnione, bo to nie oni pisali i teraz muszą naprawiać niektóre rzeczy. Ale zobaczymy, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest jakaś. Na pewno jest lepsza szansa niż 50. sezon. I nic się tam w sumie nie działo więcej, tylko jakieś sezony odpalali i nic więcej. Więc może w końcu jakaś nowa zawartość, tak jak właśnie ten dodatek wprowadza małe maszyny, małą kopareczkę taką, małą taką do przesiewania maszynkę, spalinową, nie elektryczną. Tylko że no, jak mówię, zbugowane to na razie jest. Tam za dużo chleje paliwa, znika te paliwo, a to coś tam jeszcze dodatkowo, więc trzeba wziąć pod uwagę, że coś tam jeszcze nie do końca to jest, ale będę was informował. Jakby się okazało, że naprawią na tyle, że nie będzie to denerwować, to może jakiś odcinek z Gold Rusha by się pojawił, byśmy wrócili na stare Włości i trochę pokopali złota. Ja nie ukrywam, że bardzo lubiłem tę grę i miałem dużo już w nią przegrane, ale w chwili, kiedy widziałem, że po prostu nic się nie dzieje, oni w ogóle nic nie odpowiadali i tylko dawali jakieś nowe sezony, no to sobie darowałem to po prostu. Offroad. Dobra. Co to się stanie? Co to się stanie? Zapiszmy sobie. Offroadowe. Zaraz zobaczymy, czy tym na offroadowych, czy tym da się polecieć 120. Jak się da polecieć tym 120 i nie latać, no na razie jakoś jedzie. Okej. Jak to jest? No trochę chyba bardziej rzuca, na zasadzie takiej, że trochę mniejsza przyczepność. Ale tragedii nie ma. Jedzie, jedzie. Sio? Ale za to na trawie chyba jakoś tak. Tak, trochę na asfalcie bardziej rzuca, no. Trochę bardziej rzuca na asfalcie. Zobaczymy, jak odpalimy tą prędkość 120, czy ten da radę jechać na. No bo może zostawię, nie? To jest kwestia po prostu tylko dostosowania prędkości do tego, że mam jakieś inne oponki. Siomi. No jedzie. Zobaczcie, że to jedzie, tylko faktycznie trochę rzuca. Trochę rzuca. Gorzej jest. Na autostradzie mam wrażenie, że trochę bardziej znosi. Może mi się wydaje. Nie no, trochę odpuszczać muszę gaz, więc chyba tak. Chyba jednak. A zobaczymy, co z tymi skrótami. Także jadę 130, to też robi różnicę, nie? Że to. No tragedii nie ma, coś tam można zawsze ulepić. Czy tu jest zjazd też? Też jest, o widzicie. No to ciśniemy sobie, bo wiem, że były. Kurczę, może się okazać, że tu jest jakiś skrót. Co? To nie było jakoś tak? Przypadkiem, że były ze dwa miejsca do przejeżdżania? Może tak. Może kurczę, to jest. Co tu jest? Sandy Ranch za 30 tysięcy. Wow, mikrochipy. No dobra. Wiesz co, pojedziemy tu, bo może faktycznie, może się okazać, że są dwie drogi. Jedna jest badziewna, a drugą lepiej przejechać. O, a może to tak było, cholerka. Dobra, zaraz tu opatentujemy wszystko. Czekajcie, pojadę sobie tędy, zobaczymy co tu jest. Tu można pojechać, okej. Fajnie.
fajnie, tu jest woda. Nie interesuje mnie ta woda. Nara. No, bo to może tak było. Może tak było, że jeden z tych skrótów był gówniany, a drugim dało radę przejechać lepiej. Dobra, i co tu? I tu jest dobre pytanie, co tu? A, tam jest przejazd. Tam jest przejazd, jakbym pojechał w tą stronę, to co się stanie, jak pojadę w tą stronę? Okej, tu. No, gdzie sobie pojadę i co? A tu jest te błotko, widzicie? To jest chyba te błotko. I jakoś jedzie. A tu jest coś? Tu jest przejazd? Też? Jest jakiś przejazd, widzicie? Okej, tu jest jakiś... Aha. Dobra, wlepiłem się w te błotko. Jak to? Lepiej trochę? Jakby szybciej. Jakby trochę szybciej to się bujało. No dobra. Okej. Widzicie, tu jest ten przejazd. To może być to. To może być to. Ja sobie wezmę, zasejwuję. Może tam po prostu... Aha, tu jest tak. Co? No trochę lepiej jedzie. Albo mi się wydaje. Aha, tu byłby ten przejazd? Skróty? Może to jest, wiecie, jedno... Że to w jednym kierunku, a w drugim kierunku? Ha. Też nie za bardzo to wygląda, co? Nie no, jedzie jakoś, widzicie? Ciekawe, czy to jest podpucha, czy tu faktycznie można przejechać. Tu jest jakoś tak. To jest jakiś sposób na to, żeby to minąć. Ciekawe. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy szczęścia. Może to jest jednokierunkowe, nie? Że tak lepiej jest wjechać z tej strony. A zobaczymy, czy on tu przejedzie, czy zaraz będzie, że już po sprawie jest. Są dwie drogi, widzicie? Dwie drogi są. Któraś, chyba tak mi się wydaje, że któraś była bardziej treściwa, że łatwiej można było przejechać, a drugą trzeba było mijać z daleka. No. Tu się trzeba trochę wcisnąć, żeby nie zgubić samochodu. Z tego co kojarzę, to chyba można było tu utonąć. I było po sprawie. Okej. No dobra. Ta, to nie jest takie proste. Jakby tak szybciej trochę jechał, ale to też nie jest jakieś cudo. Nie wiem, czekam na wasze komentarze, co tutaj jest skiepszczone. Z tego co kojarzę, to która z tych dróg była lepsza, ale nie jestem w stanie stwierdzić, która. A coś tu jest
No, nie wygląda to najlepiej, ale odblokowaliśmy dwie drogi, więc jakby, jak będziecie, podrzuciłem jakieś, wiecie, dodatkowe spostrzeżenia, co, gdzie i jak, to się może uda. O, widzicie, to lepiej jedzie trochę. Wygląda nieźle. Tylko, że zaraz wpadnę tu do wody, muszę tu się wyczłapać, bo będzie problem. Dawaj, dawaj, dawaj. O, super. Dobra. Może te oponki coś dały, wiecie co? Tak jakby mam wrażenie, że trochę lepiej on się zbiera. No, dawaj, dawaj, dawaj. Przejechaliśmy nawet. No dawaj, dawaj, dawaj. O, udało się. Dobra. Nie można tak od razu? Trzeba było tak od razu, panie. Okej, okay, mamy drugą drogę. Mamy opatentowaną drugą drogę, ale chyba powiem wam, że daruję sobie jeżdżenie tymi skrótami. Co my zrobimy sobie? Zrobimy tak, że polecimy w kierunku Merkury. Weźmiemy sobie jakąś misję. Może będzie coś do River Valley, bo mieliśmy tam pojechać i zobaczyć coś ciekawego. Także lecimy. Nara. Jak tam wygląda? Godzinka nagrania. Jeszcze chwilę sobie tutaj przejedziemy się. 140. Ło, panie. Pięknie to działa. Mazik. No. No co za gniot jaki, jak oni jeżdżą? Powiem wam, że to wygląda naprawdę, naprawdę spoko, ale te skróty są tu straszne. Stop the vehicle at once. O właśnie, zobaczymy z tym F5 waszym. O, do policji można i co? What's up? No dobra, spróbujmy. Officer, how about a deal? Pay, hero. No dobra, 900. Agreed. Stop the vehicle at once, or else we shoot. A co? Okej. No coś obgadałem z nimi za 900. Ciekawe, czy w sumie to trzeba by było sprawdzić, bo może da radę jeszcze się z nimi, że tak powiem, wiecie, targować trochę. Ale jedno jest dobre, że nie będą mnie chyba ścigać. To już jest połowa sukcesu. Bo tak to by gdzieś tam jechali za mną. Tak to chyba po prostu dali mi spokój i super. Merkury, no właśnie, jest Merkury. Jeszcze temu zaraz zalufię i tyle będzie. Dobra, tu polecimy. Uuu, tak, polecimy, dokładnie. Uff. Co to za opony są w ogóle? Pogoda. Nieładnie, nieładnie. Jeszcze światła. Dobra, polecimy do tego Merkury. Może się okazać, że gdzieś tam jeszcze jakąś małą misję zrobimy, bo to zarobić to trzeba. O, z Merkury do Eastwood, Sandy Ranch. River Valley będzie coś? Nie. Southgate Foothill? Sandy Ranch Foothill. Nie za bardzo, wiecie co? Nie ma.
Nie ma chyba, więc sobie tak pojedziemy po prostu. Polecimy sobie jeszcze zobaczyć tego River Walleya, co oni dla nas mają. A jak w ogóle wygląda ten koleś, co nam tu pracuje? Gazela. 4000 zarobił, 4800. Więc ogólnie coś nam tam generuje, nie? Na paliwko będzie. Tak, zdecydowanie to gorzej jeździ po asfalcie. To gorzej jeździ po asfalcie. Chyba trzeba będzie... No nie, no pojedziemy tam do River Walley, zobaczymy, o co chodzi, a później trochę sobie chyba wymienimy te oponki na te asfaltowe, bo... No zobaczcie. No normalnie, ja nie wiem. Pojechał gdzieś w krzaki. Ja mu skręcam, a on jedzie prosto. No właśnie, o. Ciężko coś ogarnąć, no. Teraz policja będzie mnie ścigać. O, już policja, masz. Stop the vehicle at once. Dobra, spróbujmy się z nimi dogadać trochę. Ojej! No to mnie zrobili. Ale spróbujemy jeszcze. What's up? Aha. Officer, how about a deal? Hey, hero. Agreed. Goodbye. Ale rozwalili mi. O, masz. No nie, nie dojadę tak. Czekajcie, nie restart. 911 to było, tak? Dobra, ile mnie to kosztowało? 2400. Ależ się zagapiłem, wiecie co? Bo zwykle to można te... Można tak jakby mijać te przebijanie opon. A ja tu po prostu jak nob wjechałem. Wjechałem po prostu na to i tyle, nie? No nie. Na słabo to wyszło. Słabiutko. No dobra, no. No cóż, cóż człowiek poradzi. Poszły 2000 tu, tam 1800. To mnie... Cały utarg tego gazeli poszedł. Nie, także to... Jeżeli chodzi o deal, to słaby. Naprawdę słabiutki ten deal. Ale to wyrzuca na tym zakręcie. Ciężko będzie jeździć, dobra. Ale no, już powiedziałem, a jedziemy do River Walley, to jedziemy do River Walley. Tam zobaczymy, co to, o co to chodzi w ogóle, gdzie tam można pojechać. To co, będzie trzeba przejechać koło Foot Hill? Trzeba będzie przejechać. Wy nic nie chcecie ode mnie. Bardzo dobrze. Ale wow. Wow, jak mnie zarzuciło. Widzieliście tego berka? No to chyba te oponki właśnie. Chyba te opony właśnie. Nie na asfalt. Jakiego oberasa, żem walnął. Nie wiedziałem, że można. No piękne to było po prostu. Wow. Obereczki. Obiereczki. Siomi. No i znów będzie czołowa, no. To nie jeździ w ogóle, no. To znaczy to jeździ, ale nie skręca, o, może tak. Ale już blisko, później zmieniam sobie to z powrotem na asfalt, bo to się można zdenerwować się można, a ja nie chcę się tu denerwować tą jazdą. A, rzuca, widać, że na tych oponach jest gorzej, to można je wymienić sobie, jak potrzebuje się pojechać do, nie wiem, do, jak się tam to na końcu, Greystone, o. Jak się jedzie do Greystone, to można sobie wymienić, bo tam później te drogi są takie właśnie, że nie ma asfaltu. I jak się dużo jeździ pewnie tymi skrótami, to też warto. A jak nie, to... no jest źle.
to jednak wypada mieć opony na asfalt, bo po prostu większa przyczepność jest. Aha, to tam roboty drogowe są. O, widzicie, teraz może mi się to przydać. Bo właśnie się okazuje, że coś się popsuło na górze. Ten tunel jest tam zawalony, więc pojadę sobie bokiem. I teraz właśnie mogą... Teraz tam się przydadzą te opony. Bo tam jest kawałek bez asfaltu. No chyba, że zdążą to naprawić, zanim tam dojadę, bo to jeszcze chwila. Ale powinienem pewnie jechać bokiem. Dobra, zatankujemy jeszcze sobie tu na szybko. Chociaż trochę, nie? Bo się okaże, że gdzieś to tam poprowadzi nas daleko. To szkoda by było. Ile tu będzie? 3,7. Całkiem dobra cena. Dobra, lecimy. Także tam jakby pojechać w lewo, to jest coś się stało, więc trzeba cisnąć tędy. A że mam te oponki, to teoretycznie powinno się lepiej jechać. No one takie czuć, że chyba większa skrętność kół jest. W zasadzie, że bardziej reagują. Gorzej na asfalcie, a lepiej właśnie na tym się chyba jedzie. Tak to wygląda. Tu jest w ogóle jakaś droga. No to też jest do sprawdzenia, gdzie to... Czy tu można wjechać? Można. I gdzie to mnie poprowadzi? Widzicie? To jest dobre pytanie. Co jest? Okej, i co? Gdzieś tu można pojechać? Okej, i co? I tu? I co tu jest? Gdzieś tu jeszcze droga jest jakaś. Co to w ogóle? Okej. Tu jakiś tunel. What? Co to za tunel jest? Co to jest za tunel? Wow. Co to jest w ogóle? No dobra, jedziemy. Łocie. Dobra, no tu. Co tu, jakiś urobek można wozić? Co to jest? Okej, co? I tu mamy... Aha, do wyboru mamy lewo, prawo, żeby było zabawnie. No dobra, spróbujmy tu. Jaka akcja? Aha, i tu jest coś do zjazdu. Dobra, pojedźmy tędy. Zobaczymy, co tu się wydarzy. To jest jakaś pajęczynka, jakichś połączeń. Co, może się okazać, że tu można dojechać do tego? Do Greystone'a? Okej, dobra, to tu odbijamy. Się okaże, że do Greystone'a można pojechać tędy. Jakimiś skrótami. Tylko nie wiem, czy to jest asfalt, co to jest w ogóle. No dobra, ciśniemy. Na razie jedziemy. Okej, tu się coś kończy. Co, gdzie tu można pojechać? Tu albo tu. Dobra, ciśnijmy tu. Znów w górę gdzieś. Co to jest w ogóle? Patrzcie, faktycznie zbliżamy się jakby do Greystone'a. A? Nie do Greystone'a, gdzie to jest? Tak. Do Greystone'a. Wow, niesamowite. Ale tu można zaoszczędzić drogi. Dobra, ale chyba gdzieś tu potrzebuję odbić. Wydaje mi się, że... No dobra, spróbujmy. Spróbujmy tu, ale wydaje mi się, że się oddalimy od tego miejsca, gdzie potrzebujemy dojechać.
Tak, zakręcamy chyba. A przydałoby się gdzieś odbić w lewo. Dobra. Że tu. I tu. Ojej, hamuj. Ale walnął. Okej, dobra. Że tu chyba potrzebujemy gdzieś pojechać. Okej, to może tu? Jest tu wjazd? Jest. Dobra. Jakie tu w ogóle są? Tu nie ma. Okej. Można się tu kręcić w kółko. Dobra, zawróćmy. Co tu jest? Kwadracik jakiś. Okej. Okay. Jest kwadracik i spróbujmy. A jak pojadę tu? Aha. I co? I tu można w lewo? Nie można. Dobra. To może tu trzeba odbić. Okej, okay, dobra, to nie. Też nie. No widocznie gdzieś tu. Dobra, tu może. A tu jest przejazd? Nie, nie ma przejazdu. Okej. No nie, trzeba będzie popróbować te takie dziwne jakieś drogi. Gdzie ta dziwna droga mnie poprowadzi? Ona tu jest? Jest. Co to? Gdzie to mnie poprowadzi? Dobre pytanie. A jak pojadę tu? I tu? To co się stanie? Aha, to wyjadę chyba z powrotem na... Tu? Nie wiem. Gdzieś mnie prowadzi. Aha, to jest tu. Dobra, trzeba tam obadać, ludzie. Takie... Wszystkie te jakieś dziwne dróżki. A tu naprawdę nie było nic więcej? Dobra, tu są jakieś boczne. Tu jest. I tu teoretycznie... Tam jechałem. A jak pojadę w tą stronę? Co się stanie? Tu można wjechać? Można, dobra. Jak pojadę tu... Aha. Okej. No dobra. I co? Tu jest jakaś droga, widzicie? Jak pojadę tu, to co się stanie? Okej, okay, czyli tu dojadę, tak? Dobra. Okej. Okay. Rozumiem. Wracamy. Ciśniemy tam. I to są przejazdy prawdopodobnie pomiędzy. Dobra. Czyli raczej tu mnie nic nie zaskoczy, tylko dojadę do tej drugiej drogi. Okej. Okay. I teraz tak, tu jest jakiś trzeci. My ciśniemy dalej. Jesteśmy znów tu. I tu można pojechać gdzieś tu. Okej. Okay. I co się stanie, jak tu pojadę? Aha. I jak pojadę tu... To spróbujmy tu pojechać. Nie pojadę tu, tak? Bo rozumiem, że tu... Aha, koniec jest. Czyli tu nie jestem w stanie. To mogę tu pojechać. Co się stanie, jak pojadę tu? Okej. No i co? I tu nie mogę, czyli mogę pojechać tu. Okej. I mamy kolejne takie coś. Tu nie mogę. Czyli znów prosto. I tu nie mogę, to tu mogę tylko. Okej, okay, i co teraz?
Są dwa. A jakbym pojechał tu? To co się stanie? I pojechał tu. Kurczę, powiem wam, że jest... No i tu pojechał. Nic się nie wyświetla, nie wiem czemu. I tu, o! Zaktualizowało. Dobra, i co? Zaraz, tu nie ma. Tu mogę tylko. I co, dojadę znów tam. Ale tu mogę. Bo ja nie chcę tam. Tu nie mogę. I znów mnie chyba to prowadzi. Tak, znów mnie prowadzi do tego. O, wrednia. No nie, no wprowadziło mnie... A tu? O, 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 o. Tu jest jakaś droga. To jest, powiem wam, krążenie po tym labiryncie masakryczne. Okej, i co? Aha, tu nie mam wyjścia, tu muszę pojechać. I co, gdzie ja tu wyjechałem? No proszę bardzo. Jesteśmy w tym. W drodze nas do Sandy Ranch. Tylko czemu to, że tak powiem, nie zaznaczyło, nie? Że tu jest ten wlot. Okej, dobra. Ale... No, wesoło jest, nie powiem. Ten tunel mnie zadziwił i to bardzo. Dobra, trzeba się kierować tu. Jest tunel. Po prostu jest tunel. Niezaznaczone. Ostatni kawałek drogi nie jest w ogóle zaznaczony, bo po co? Ojej. Ops. To bolało. Bo po co? Ale ważne, że reszta jest. Dobra. Ale niezły bajer, nie? Ciekawe, co tu jeszcze można. Dobra, możemy pocisnąć tędy. Dobrze, że co odkryłem trochę, to teraz będzie prościej wrócić. Tu jeszcze jest trochę chyba jakiś, wiecie, ślepych zaułków do ogarnięcia. Trzeba będzie to prześledzić. Dobra, tu możemy. Ale powiem wam, że no nie spodziewałem się takich kopalni tutaj. Nie wiem, co tu jeszcze jest. To będzie... Będę musiał tu się jeszcze pokręcić i sobie pojeździć wszystkimi możliwymi drogami i zobaczyć, co tu jeszcze może się stać. Okej, dobra. Wyjeżdżamy z tej kopalni, jak da radę. Mam nadzieję, że wyjadę. O, gdzieś pojechałem? Nie tam, gdzie trzeba. Chyba tak. Chyba jakąś boczną. No, ale dobra, mniejsza o większość. Ważne, że jadę. O, widzicie? To też jakaś jest taka boczna. Grunt, że jadę. To jest najważniejsze. Postaram się teraz tu, wiecie, się nie rozwalić nigdzie. Jaka jaskinia po prostu. Niesamowita. Przekopali tą grotę. Okej. I teraz tak, tu. Pyk. O, młody. Młody tam już ciśnie. A, chyba wyjedziemy stąd w końcu. Wyjedziemy stąd. Droga tu jest taka, można powiedzieć, bardzo zachęcająca do podróży. Co jest, kurde? W ogóle nie skręcił. No mnie normalnie szlak nie trafi, jeżeli chodzi o te opony. Dobra, tu próbujemy wyjechać. Nie wiedziałem, że tu takie rzeczy są pochowane. Tu jaskinia jest po prostu jakaś. Dobra, lecimy dalej.
fajnie, fajnie znaleźć taki smaczek. Ale mnie rzuciło. Dobra, lecimy, bo mieliśmy do tego River Wally w końcu. Ale mi się zepsuł sprzęt, ale... Tak mi się wydaje, że lekko chyba dostał. Okej, dobra. Co mi trąbisz? Lecimy do River Wall i chciałem tam zobaczyć, o co chodzi jeszcze. Dzisiaj naprawdę dużo jeździmy. Dużo w tej grze kilometrów przejechanych. O, 1,5 godzinki odcinka. No ładnie, żem się pocisnął. Będę musiał się zbierać zaraz. A tu nic nie zrobione, nie... Tak, bo wiecie, tak to jest, jak się... Jedzie i... Dobra, jeszcze zobaczę to i nagle się okazuje, że... Nie zobaczyłem tego, co powinienem. Ale dojedziemy chociaż trochę w tym River. Już będziemy na miejscu, nie? Zasejwuję najwyżej, jak się okaże, że to jest takie... Naprawdę dużo tam do zwiedzenia, no to będziemy ten... To tu gdzieś powinno być. To będziemy w następnym odcinku to ogarniać. Na razie pojedziemy. Zobaczmy co tu chodzi. Mam specjalne oponki do takich zadań specjalnych, bo tam chyba zaczynał się shooter jakiś. No i zobaczymy co mnie tam czeka. W razie jeszcze asfalt. O, asfalcik, tu się zaczynają już, stacja benzynowa jest nawet, fajnie. W ogóle to pokazuje tą stację? Nie pokazuje tej stacji benzynowej, dobra. I zobaczcie, tu jest coś dziwnego, bo tam jest taka droga z szutrem, a tu co jest? Weźmy najpierw tu. Co to jest? Co to? Wagon jakiś, chodzi. Dobra, ciśniemy na razie tu. Jest kawałek asfaltu, okej. Okay. I co, pociąg sobie tu stoi? O, coś, uderzyłem w coś. Ściana jest? Tak, ściana jest. Czyli mamy co, z pociągu można coś zwieść? Nie można, czyli tu ogólnie jest jakieś takie miejsce... Nie wiem, co robiące, ale okej. Wieźmy do środka, jak da radę. Można? Można. Skrzynie jakieś. Engine. Ale nic to nie daje. Czyli ogólnie jakieś skrzynki tu są. Magazyn jakiś taki, można powiedzieć. To ciekawe. Dobra, a spróbujmy tu. Bo jeszcze tego nie sprawdziłem. Jest jakaś droga. Nie wiem, co się stanie, jak ją pojadę. Wow. Okej. Bo to nie jest to chyba miejsce, gdzie jest ten... Gdzie są te wyścigi. Nie wygląda. Co to jest? To chyba jakaś inwencja twórcza kogoś. Okej. No tego się nie spodziewałem. Nie wiem, do Księżyca dolecimy, czy co? Okej. Taki bajer? Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to będzie takie, wiecie, zakręty lewo, prawo. A tu co? Że do Windcliffa, że trafimy? Kolejny jakiś skrót? No piękne. Naprawdę. Jaki tu skrót jest? Okej. Tylko gdzie on mnie tu poprowadzi? Jeszcze dalej? Nie, czekajcie, tu gdzieś jest wyjazd. Co to jest w ogóle? Jaka droga? Wow, nie przewracaj się. Nie leż. No jak się kopyrnął? Nie. Ludzie. A gdzie mnie postawiło? O, Windcliff. Ale dobra, ja chciałem się dowiedzieć, jak tam dostać się. Dobra, jeszcze raz. Co jest? Bo mam rozwalony ten samochód.
Dobra, po... Co z tym sprzętem jest nie tak? Ale co on... Co z tym sprzętem jest nie tak? Dobra, dobra, gdzie to może być? Co? Tu gdzieś? Hop, hop, hop! Gdzie jest ten... Gdzie jest to schowane coś? Nie widzę. Może wyżej? A. Gdzie to może być? Wiecie co? No powiem wam, że... Gdzieś tu to musi być skitrane. Jak się tu wyjeżdża? Okej, okay, co? Nie ma tu gdzieś schowanego? No musi być gdzieś. Musi być gdzieś tunel. Gdzieś wjazd. No musi być, nie ma opcji. Okej. Tu gdzieś? Nie. No gdzie to jest? No gdzieś to schowali. Dobra, będziemy zjeżdżać z góry i powolutku będziemy patrzeć wszystkie te wszystkie możliwości. Tu nic nie ma? Nie ma przypadkiem jakieś... Nie, nie ma. Dobra, to by... A tu może? Poza... Nie, nie ma. To lecimy na dół. Lecimy. No gdzieś to musi być. Gdzie to mogli schować? Okej, dobra. To teraz zjeżdżamy sobie na dół i się rozglądamy wszędzie. Rozglądamy, bo to gdzieś jest. Tu jest jakaś trawa, to nie. Było po lewej stronie by było. No chyba, że jakaś taka zmyłka jest, że jednak jest po prawej. Dobra, tu nie. Okej, dobra, dobra, dobra. Czekajcie, ja sobie przełączę na to. Tu lepiej jest się rozglądać tak bocznie. Gdzie oni to mogli schować? Nie ma na razie. Gdzie to może być? Nie widzę na razie. Aha. Gdzieś tu? Chyba nie. Co, jakiegoś znaku by nie dali w ogóle? To taki skrót jest. Totalny. No nie, nie widać. Nie. Tu krzaki też nie. Jakiś tunel, cokolwiek? Nie widzę. Co to takie skitrane jest gdzieś? Gdzie to może być? No naprawdę, powiem wam, że nie widzę tego. No nie widzę, to jest Windcliff. Gdzieś to skitrali. No nic, słuchajcie. W następnym odcinku lukniemy sobie i postaramy się przejechać jeszcze raz tą trasę z tamtej strony, żeby zobaczyć, gdzie tu jest wyjazd w ogóle. Gdzie tu się wyjeżdża. Także jakby co, to mam to na uwadze. Spróbujemy jeszcze raz z River Walley przejechać tu i zobaczyć, o co tu w ogóle chodzi, nie? Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Subskrypcja, komentarz i like to jest fajna rzecz, bo to tak można powiedzieć zwiększa jakąś aktywność na kanale. Jakby co, to tam taki lekka prośba do was. Dobra, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i na razie, hej!